A co mi tu dzisiaj tak piszczy? O, ktoś tu się przyszedł ogrzać. Cześć, witajcie. Dzisiaj będzie taki odcinek krótki o tym, co się w szklarni zaczyna zmieniać. I na koniec degustacja owoców tropikalnych. I pokażę wam, jak banan Royui odbił po zastoju zimowym. A więc co do szklarni. Chciałem wam pokazać właśnie, że zaczyna się już tak trochę wiosennie robić. Większość roślin zaczyna wykształcać, głównie cytrusów, takie młode pędy z nowymi pączkami kwiatowymi czy liśćmi. Tak to mniej więcej wygląda. Cytrusy zaczynają wypuszczać właśnie tak jak tutaj. Ten pierwszy raz będzie kwitnął, odkąd go przywiozłem z Grecji, zaszczepiłem. Pączek kwiatowy, już jest tych pączków dość sporo. Tu kolejne nowe gałązki się zaczynają wykształcać. O, kolega nam tu zasypia. Tutaj na pomarańczy tak samo. Także trochę zaczyna się wkradać wiosna. W tym roku chcę trochę przyspieszyć okres wegetacji w porównaniu z zeszłym rokiem. Także chciałbym, żeby cytrusy zakwitły co najmniej miesiąc wcześniej w szklarni. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dałem tu trochę LEDów, miałem akurat na zbyciu, jeszcze mam jeden pasek, jeszcze dołożę. Trochę to doświetla, bo od 2 miesięcy nie ma już w ogóle słońca, jeden dzień tylko, cały dzień było słońce. Poza tym od 2 miesięcy nie ma grama słońca, nawet prześwitów słońca nie ma, jest cały czas niebo pochmurne. Także to doświetlanie, z tego co tam mierzyłem światłomierzem, tak 50-100% światła więcej dociera do tych górnych powierzchni liści. Zawsze to coś, głównie z powodu awokado doświetlam, bo podejrzewam, że będzie kwitło, mam takie przypuszczenia. No i co, tutaj trochę się zaczyna wiosennie robić, zapraszam was teraz do chaty. W domu zrobimy degustację owoców cytrusowych, pokażę wam też Royui jak na parapecie, wyciągłem go już z doświetlarki, jest teraz na parapecie. No i krótko jeszcze na koniec pokażę, co się tam w doświetlarce dzieje, bo mam już tam ładne pole sałaty. Także tak to wygląda tutaj. Przyspieszę trochę okres wegetacji, głównie z powodu bananów. Chciałbym też, żeby szybciej ruszyły. A i w tym roku też przedłużę okres. Także jak będzie okres taki jesienny się zbliżał i na dworze zaczną temperatury spadać do 5 stopni, to myślę, że część roślin tych delikatniejszych schowam do szklarni i będę tu dogrzewał, tak żeby temperatura jeszcze nocami nie spadała poniżej 10 stopni i żeby przedłużyć okres wegetacji głównie z powodu bananów, bo tak jak Basio i tego typu na przykład Sikimensis, im to nie przeszkadza w ogóle, ale banany jadalne, proszę bardzo, tutaj praktycznie pod upad na kondycji całkowicie, czekam aż ruszy, jak nie ruszy będę go musiał w domu ratować. Jest to Cavendish, czyli te banany jadalne, które mamy w sklepach, tylko wersja taka trochę karłowata, ale to, że one jest karłowate, to nie znaczy, że jest mały, bo one i tak dorastają do 3-4 metrów. Także z uwagi na te banany właśnie będę eksperymentował z przyspieszeniem wiosny i z opóźnieniem jesieni. Obserwujcie ten rok, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Będzie też budowa szklarni, rośliny pójdą na stałe do gruntu. Mam nadzieję, że zdążę wszystko wybudować. Zobaczymy, jak będzie z czasem. Różne niespodzianki mi się w życiu zdarzają, także nie wiadomo, jak to będzie. A teraz zapraszam was do domu. Tam zrobimy w domu test owoców tropikalnych. Tam 3 słowa o tym powiem. No i co jeszcze? Pokażę wam Royui, w jakim jest stanie. Po doświetlarce obudził się całkowicie. Czeka na wiosnę. Pokażę wam jeszcze na dworze kaktusika. Mam takiego kaktusika, którego testuję, bo jest podobno całkowicie mrozoodporny. Jak na razie wygląda całkiem obiecująco, wytrzymał mrozy minus 15 stopni w nocy. Zobaczymy, co będzie wiosną, także jeden liść ukorzeniony jest na dworze, resztę mam w domu. Także za chwilę wam go właśnie też pokażę. Także przenosimy się teraz na dwór. Tu jest ten kaktusik, którego chciałem pokazać, z gatunku opuncji, nie znam dokładnie nazwy, trzeba by poszukać. W każdym razie temperatura najniższa, jaka była, to około minus 15 stopni chwilowo, ale minus 10 już się zdarzało w dość długim okresie czasu. No zobaczymy, jest to z gatunku opuncji, jest to liść położony tak należąco, ukorzeniony. Jak wytrzyma do wiosny, to znaczy się, że może iść na rabatki i wystarczy go tylko agrowłókniną lub liśćmi na zimę przysypać.
Także będzie jakaś tam alternatywa na coś tropikalnego, coś co wytrzymuje śniegi. O, a tu jakieś psy harcują. No i Roiwi, który trafił z doświetlarki do domu. W doświetlarce szybko ruszył. Zaczął wypuszczać liście za liściem. Się już tam nie mieścił, także poszedł na parapet. I już tu następnego liścia goni. Tak to mniej więcej wygląda. No jak w tej odmianie widać w ogóle, że liście kładą się w dół. Nie są tak podniesione do góry, jak w większości właściwie chyba bananów. Tylko jak już się w dół kładą. Zobaczymy, czy to jest kwestia tego młodego egzemplarza, czy w przyszłości też tak się będzie działo. W każdym razie już widać, że będzie to gatunek w miarę szybko rosnący. Bo dosłownie w 2-3 tygodnie puścił 3 liście w doświetlarce. Czekamy na wiosnę, zobaczymy co się będzie działo wiosną. A co tu w doświetlarce? Karambola bardzo ładnie odbiła. Ja mocno przyciąłem, nie było w ogóle liści. Teraz ładnie powypuszczała liście, młode gałązki. Szybko rośnie. Jedną niestety karambolę straciłem. Druga mniejsza karambola tutaj sobie siedzi. Papaje, no w takim stanie są, że tak powiem, na granicy kryzysu. Nie wyglądają zbyt dobrze. Mały bananik się tutaj ratuje. Także ruszył, już wypuszcza kolejnego liścia. Grand Nine. Tutaj z tyłu jest to odrost z banana, który padł. Niezbyt dobrze rośnie w doświetlarce, jest już dość długo. Drugi Grand Nine też się ma kiepsko. Jest tu wpakowany z tyłu. Nie wiem czy widać. Także nie wiadomo czy z tych Grand Nine coś będzie. Ogólnie one są ciężkie w uprawie. Dużo cięższe niż zwykłe kędwicze. No i co? Pokażę jeszcze wam dolną doświetlarkę. No a tu jest warzywniak, także cebulka już rośnie, pietrucha też wychodzi. Jak pietruszkę sadzicie, to wystarczy posadzić taką kupioną pietruszkę ze sklepu, tylko trzeba znaleźć taką, która ma nieuszkodzoną tą natkę, że tam coś widać, jakieś zielone pączki. I nie trzeba całego korzenia sadzić, ja zawsze odcinam gdzieś 1/3 od góry właśnie z tym zielonym i ona potem odbije. Cebulkę, no to wiadomo, tam czasami się w markecie kupuje, czy gdzieś w sklepie, to już taką kiełkującą można sobie też posadzić. Sałata, popatrzcie, jaka dżungla. A wierzcie, że raz tyle już z niej zerwałem. No i tu jest sałata siana. W ten sposób wygląda, ma, nie wiem ile, 2-3 tygodnie? Może 3? 3 będzie. A ta sałata jest z takich gotowych sałat, które kupujemy w marketach, które są w doniczkach. Rozsadzam, bo one na ogół są po 3 sztuki. Rozsadzam, do takiego jednego pojemnika daję 4 sztuki. No i sadząc tą sałatę, obieram wszystkie liście dookoła, zostawiam tylko parę liści u góry. I tak to teraz wygląda po dosłownie kilku dniach, także ta sałata pobija wszelkie rekordy. I ona też nie potrzebuje tyle światła, także jak macie tylko zamiast sałatę hodować warzywa, to tych LEDów nie trzeba aż tak dużo, ja ich mam mniej więcej tyle. LEDy różnej maści i rodzaju. Tak to wygląda. Po prawej stronie jest pitaja, po lewej stronie jest granadilla, także ja już je otwieram, pokażę jak wygląda w środku. No i jak wyglądają nasiona tych owoców. A więc po otwarciu owoce wyglądają mniej więcej w ten sposób. Owoc pitai ma takie czarne właśnie małe nasionka. Jest to owoc właściwie kaktusa, także nasionka wysiewamy i z tego nam wyrasta coś w rodzaju kaktusa. No i później kwiaty, które pojawiają się na tym kaktusie, dają właśnie tego typu owoce. One są w różnych wersjach, są różowe, z różową skórką, z żółtą skórką, z różowym miąższem, także jest tego sporo odmian. Natomiast granadilla, czyli inaczej pasiflora, jest to taki aromatyczny owoc, też ma takie pestki właśnie w takich otoczkach podobnych do ogórka. Z tym, że miąższe jest dość mało, ale miąższe jest bardzo aromatyczny. Także ja już zabieram się za wyciąganie pestek. Więc ja już skończyłem pozyskiwanie nasion.
Tutaj mamy właśnie pasiflory z lewej strony. Jej nasiona są w takich otoczkach. Te otoczki się właśnie zjada. I pasiflora może śmiało zasłużyć na miano tropikalnego owocu. Jest bardzo aromatyczna. Natomiast mało ma miąższu. Z kolei smoczy owoc, bo tak też się go potocznie nazywa. Ma sporo miąższu, jest bardzo soczysty, ale smakuje trochę jak woda z cukrem. Także nie ma jakiegoś specjalnego aromatu. No i pesteczki wyglądają w ten sposób. Wyłożyłem je na listki papierowe, sobie teraz podeschną trochę i można je od razu wysiewać. Także myślę, że bardzo, bardzo wczesną wiosną zrobię wysiew. I potem Wam pokażę, co z tego wyszło. No i jeszcze zupełnie przy okazji chciałem Wam pokazać mojego grejpfruta z mojej hodowli, choć wygląda jak pomarańcza. Trochę ma rumieńca, także rozkroimy go, zobaczymy, czy jest w środku tak jak grejpfrut sklepowy. Po rozkrojeniu wygląda w ten sposób. Widać, że jeszcze nie zdążył dojrzeć, pomimo, że został mi w ręce, jak go dotknąłem, czyli sam odpadł z krzaka. No przyczyna jest prosta. No zbyt krótki sezon, bo grejpfrut trafił do mojej szklarni do zimowania jeszcze niedojrzały, ale niestety zima wymusza na cytrusach dojrzewanie, więc skórka dojrzewa, cytrus się stara szybko dojrzeć. Nie było słońca, nie było czasu. Myślę, że w przyszłym roku, czy tam w kolejnych latach, jeżeli grejpfrut wcześniej zawiąże owoc, jest większa szansa na to, że owoc dojrzeje. Da się go zjeść, jest kwaśny, taki grejpfrutowaty, ale powinien być różowy, a jest w środku żółty, no tylko tam w środku, troszeczkę na samym środku jest różowego. Tak to mniej więcej wygląda. Drugi jeszcze wisi na krzaku, ale pewnie lepiej też nie będzie wyglądał. Jest gruba skóra, za mały owoc po prostu urósł, on jest wielkości mniejszej pomarańczy. Na koniec jeszcze otworzę czerwone banany, ale to już pewnie znacie. Głowę, która niedojrzała, została sprowadzona do Polski. I pasiflorę, jest to taka odmiana z ciemniejszą skórką, troszeczkę inna w smaku, także zaraz otwieramy. A więc wygląda to w ten sposób. Pasiflora jest podobna do tej, co pokazywałem przed chwilą, z tym, że jest to taka właśnie odmiana w trochę innej skórce. Miąższ jest bardziej ostry, nie jest taki delikatny jak w tamtej, bardziej intensywny smak ma. Jeżeli chodzi o głowę, porażka totalna. Sprowadzone głowy po prostu niedojrzałe, one powinny być w środku różowe, tak samo jak arbuz, bardzo podobny kolor, także widać, co tam jest w środku. Smak jest tak paskudny, że właściwie nadaje się to do wyrzucenia, szkoda pieniędzy. Nie wiem, czy spróbuję wyciągnąć nasiona, ale nie wiem, czy te nasiona w ogóle będą dojrzałe. Jeżeli chodzi o banana, pewnie wielu z Was już kosztowało czerwonego banana. Z tym, że tutaj można zauważyć jeszcze jedną rzecz w tym bananie, że powinny te banany być zupełnie dojrzałe do konsumpcji. Nie jest to tak jak w przypadku bananów żółtych. Jeżeli kupicie czerwone banany, które są twarde w dotyku, będą one zupełnie niesmaczne, przypominają banany platan, które są do smażenia. I taki banan twardy w naszych warunkach dość kiepsko dojrzewa. Nie jest to tak jak z bananem żółtym, że on dojrzewa w dosłownie parę dni. Tutaj nierzadko trwa to miesiąc, dwa. Ja pamiętam, że kiedyś kupiłem takie banany, które były zupełnie niedojrzałe i dojrzewały mi na pełnym słońcu 2 miesiące i tak nie dojrzały tak jak powinny. Także szukajcie takich bananów, które w dotyku już są miękkie i nie trzeba ich trzymać gdzieś tam do dojrzewania. Tak, żeby były miękkie, pachnące, mają zupełnie inny smak, są słodkie i smak w porównaniu z żółtym bananem jest według mnie dużo lepszy, jest bardziej wyraźny. Także polecam te banany. Tak swoją drogą pomyślałem sobie, że w sumie nie znam nazwy tego bananowca, trzeba gdzieś tego poszukać. Jeżeli ktoś z Was zna nazwę bananowca, który właśnie rodzi takimi czerwonymi bananami, to wpiszcie na dole właśnie pod spodem w komentarzu. I na koniec żegnamy się taką informacją, pewnie z Was część już to widziała, ale ci, którzy nie obserwują pogody, nie, że w Grecji spadł śnieg, w Turcji też, w ogóle w tych ciepłych rejonach spadło tam sporo śniegu, to jest taki przykładowy filmik z YouTube'a. Jest tego śniegu tam sporo, przysypało sady pomarańczowe, śmiesznie wyglądają te pomarańcze przysypane śniegiem, palmy, banany, wszystko leży pod śniegiem i to wszystko sobie da radę, ten śnieg stopnieje, pomimo tego lekkiego minusa, czy tam 0 stopni, wszystko da radę, wiosną odbije, tylko takie delikatniejsze liście, gałązki w cytrusach pomarzną, ale,
reszta, wszystko wiosną się obudzić z powrotem do życia. Także tym właśnie akcentem kończymy. Zapraszam Was do następnych odcinków. Także obserwujcie kanał. Jeżeli nie subskrybujecie, to tam właśnie na dole zajrzyjcie. Jest subskrypcja. Kliknijcie. Dzwoneczek jeszcze obok, żeby się Wam przypominało. I dzięki za oglądanie. Hej, do następnego odcinka.